Nazywam się Hinrich Junkelmann. Jestem kierownikiem gospodarstwa Großwalmstorf już od 15 lat. Tutaj w Großwalmstorf na terenach uprawnych występują trudne warunki glebowe, a jakość gleby oceniana jest na 50 punktów w 100-stopniowej skali. Średnia roczna wysokość opadów wynosi 550 mm. Na naszą korzyść działa bliskie sąsiedztwo wybrzeża. Od Morza Bałtyckiego dzieli nas około 5 km. Samo gospodarstwo jest położone na skraju Klitzer-Winkel. Region ten jest znany jako dobry teren rolniczy. Nasz obszar upraw wynosi około 4800 hektarów. Jak wspominałem, gospodarstwo znajduje się na obszarze przybrzeżnym. Wieczorem pojawia się rosa, która sprawia, że warunki omłotu stają się trudniejsze. W związku z tym potrzebujemy odpowiedniego kombajnu, oferującego wysokie osiągi w każdych warunkach. Obecnie pracujemy w Großwalmstorf na 3 kombajnach X9 firmy John Deere. Zdecydowaliśmy się na wybór kombajnów X9 John Deere, gdy stanęliśmy przed perspektywą przeorganizowania całej koncepcji prowadzenia omłotu. Dzisiaj nasz areał to 4800 hektarów. Zanim zaczęliśmy używać modeli X9, do zbiorów wykorzystywaliśmy 5 kombajnów, ale zależało nam na ograniczeniu liczby maszyn. Potrzebowaliśmy więc mocnej maszyny ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami. Stwierdziliśmy, że model X9 spełnia te wymagania. Jeden kombajn X9 obsługuje obszar o wielkości około 1500 do 1600 hektarów. Za nami już jeden sezon i możemy szczerze powiedzieć, że kombajn ten poradził sobie z naszym wyzwaniem. Wiemy, że możemy wykonać zbiór z całego obszaru za pomocą 3 kombajnów wykazujących się tym poziomem wydajności. Sam też lubię usiąść w kombajnie. Czasem jestem operatorem zastępczym podczas przerwy na lunch i muszę powiedzieć, że cieszę się, gdy mogę popracować 30 minut dłużej. Ale to zdarza się rzadko, bo operatorzy szybko wracają z przerwy, więc pracuję z maszyną tylko przez chwilę. Kiedy jednak siedzę za sterami, jest to czysta przyjemność, a w głowie rodzą mi się nowe pomysły na kolejne ulepszenia. Człowiek po prostu cieszy się, że to tak dobrze działa.